Tutaj cały czas kolejne gołębie lądują. Mam już ich ponad chyba 106 czy 7 sztuk, czy tam na trochę więcej. Tutaj kurde widzimy w końcu Manfreda. Słyszeliśmy, chodź, 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 wołał, a teraz jak tam, zadowolony z lotu? Znaczy, jeszcze Manfreda, co się pytam, on zawsze zadowolony. No właśnie. Teraz kolejne loty, jakie są długie u Was w oddziale, te na młode? Za tydzień ten sam, 220. Później jest 300 ileś tam. Ten dłuższy, to jest ostatni już. Czy ile macie? Czy 6 czy 5? 5 jest, ale tam szósty jest taki dodatkowy z Linden, ponad 500 km. Też wszystkie gołębie dacie, czy tylko niektóre? Nie. Niektóre. To popatrzymy, dwa są w powietrzu tam, tutaj dwa na dachu. Macie, cztery nawet. O. My tu rozmawiamy, cały czas te gołębie siadają. O. O, możemy sobie tutaj popatrzeć z bliska. Na tyle, co widać. O. Chyba wszystkie weszły. A zobaczmy. Nie, tu jeden siedzi na tym, ale to jest chyba ten, co był wyrzucony. Popatrzmy, jest razem 111 sztuk już. O, dwa są kolejne. Słyszeliśmy. No, te 190 kilka gołębi, to podejrzewam, się dość szybko zbierze. Jak będą tym tempem, co do tej pory przychodzić, to... Ale dzisiaj ten lot taki dużo słabszy niż te poprzednie. Z wiatrem. Ja wiem, czy z wiatru, tutaj nic nie wieje nam. No tutaj nie wieje, ale po drodze tak sprawdzane było przez kolegów. Teraz się tak zaczyna, o właśnie. Odpędzimy dwa. Cały czas coś kapie. O, trzy, trzeci jeszcze jest jeden. Ten, co teraz ląduje. I tutaj jeszcze jeden gdzieś za plecami. O. Jak tam rozmawiałeś z kolegami teraz, jak też podobne mają takie... Nie, no to Daniel tutaj, Gawli, to mają chyba dużo szybciej od nas tutaj tą serię zamkniętą i z pierwszych pięciu i z ósemek chyba też. W ogóle nasza Radobrzyna pierwsza dzisiaj troszeczkę słabiej poleciała. A teoretycznie lepsza, tak. Czyli teoria się rozminęła z praktyką. Czy znaczy, praktyka pierwsze, z teorią? Po pierwsze pięć mamy w tym samym czasie. Mhm. To już moim zdaniem jest znacznie późno. Dobrze. Nic, czekamy. Ile tam było teraz? 115? 116. 116 sztuk. Która godzina jest ostatni odbity? Teraz mamy? 10.13. Czyli na razie 20 kilka minut trwa przylot. 116 sztuk, tak? Czy 116? Jeszcze 80 gołębi zostało. Tu widzieliśmy właśnie też nad stodoły, 3, 5 nawet. A nie, to te dwa nie. A te też chyba nie. Nie, zobaczymy. Też nie, nie, nie. No, tutaj tak jak mówiłem, rano bardzo dużo tych gołębi przelatywało. Teraz też zresztą kiedy 100, o tu jest jeszcze jeden, chyba ten TW już będzie. Cały czas, kiedy tutaj rejestrujemy, tutaj wokół koledzy też inni puszczają hodowcy, którzy mają tutaj we wsi, ale to... O, ten ma skrzydły, tak jakby ogon wyrwany, nie? Tak jest. O. Coś mu się... O, jeszcze przyleciał bardzo nisko jeden. Ten już całkowicie. Chodź. O, tam widzimy. A to chyba nie tego, nie sto... a tu są, tak. O. Widzimy, cały czas coś się w niebie tutaj dzieje. Szpaczki nas trochę oczywiście mylą, ale te kilka sztuk jest od razu. Pięć sztuk tutaj widzimy. Jeszcze chyba tylko jeden z tych, co przyleciały, nie wszedł. Nie wiem tylko, czy jest odbity, ale... O, jeszcze jeden jest. O, czerwony drugi przyleciał.
Jeszcze dwa. Ten trzy, o, dwa czerwone chyba są teraz, nie? Dwa czerwone są, co dobrze widzę chyba, nie? Teraz jeszcze. Dwa, bo tam drugi, nie. Aha. I tak pod słońce trochę z tyłu ciężko zobaczyć, ale o, słyszeliśmy, wszedł gołąb. Mógł być nie z tego gołębnika, tak jak słyszeliśmy, koledzy tam informowali. Tu popatrzmy, 127 sztuk już mamy. No. Tego gościa, jak to nazywa, Robert? 366, 78. A z jakiego oddziału? 0366. 7879. O. Tak wyglądają tego. One mają pusto w karmikach? Już wyżarły wszystko, czy nie miały nic jeszcze? Nie dostają. Proszę? Tylko troszeczkę dostanę. Tylko troszeczkę, dopiero później dostanę, jak będzie ich więcej, tak? Tak. Godzinę po locie. To Manfred powiedział? No tu widzimy, Manfred siedzi. Czy tutaj też, Manfred, stosujesz taką samą metodę wagowo przygotowywania karmy jak u siebie? Co do sztuki? Dobrze. Tu mamy przy okazji wolierkę z gołębiami młodymi. O nich za chwilę będziemy mówić. Natomiast teraz wyjdziemy na zewnątrz. Będziemy jeszcze patrzeć na przylot kolejnych gołębi tutaj. O, kibice tam są. Na razie kibice nic nie informowali, że coś jest w powietrzu. A my widzieliśmy 127 sztuk już jest w gołębniku. No i chwilowo mamy przerwę. No dosłownie kilka sekund minęło. Już mamy tutaj trzy lądujące, ale chyba jeszcze dwa latają, tak? Chyba z pięć sztuk jest razem. Słyszeliśmy te gołębie, tam bardzo mało tej karmy miały w karmikach, teraz zaraz bezpośrednio po wylądowaniu, po wejściu. Natomiast godzinę po zakończeniu lotu, tak jak Manfred powiedział, dostaną jedzenia więcej. O, a na razie muszą z pustymi karmikami siedzieć. No teraz to sobie poobserwujemy tutaj z pozycji kibiców. O. Kibice. Widzę. I ciągle ten sam wraca z tymi podbarwionymi, nie? Skrzydłami. Tam z daleka widzimy właśnie gołębia. Też dolatuje. Tam trzy dalej. One są tutaj dla nas widoczne jako małe czarne punkty, ale jak w miarę się zbliżenia będą się powiększać. O. To tamte do Juska. Aha. No to nie były niestety stąd. Ale tutaj jeden jest chyba stąd. O, widzę. Krąży, zaraz będzie siadał pewnie. O, tego widzimy tutaj właśnie. Tu idzie pan. No. I teraz idzie grupa. Nie, nie, to są też co latają chyba czyjeś. Aczkolwiek tam może się jakieś mogą zdarzyć, że są z lotu. A temu pasuje tylko, już grasz przyszedł. No. Ten czerwony. Znaczy z czerwonymi skrzydłami. Ten też nie jest chyba Roberta, albo z tych młodych. Dwa kolejne. Nie, tam z tyłu poszedł za stodołę. No na kręci, bo... Zobaczymy. No tam siadł sobie jeden. No słyszymy, to będzie ze 133 czy 4 to... Mamy jeszcze na co czekać, 60 kilka sztuk jest w powietrzu. Dopiero minęło chyba niecałe pół godziny jeszcze ciągle to... Emocje związane z oglądaniem ciągle jeszcze będziemy mogli przeżywać. O, tu właśnie widzimy te gołębie, na które tak bardzo tutaj koledzy liczyli, typy tak zwane. Wszystkie razem? To są te? Aż pójdziemy zobaczyć. Przypomnijmy, mamy teraz już chyba 40 minuta od pierwszego gołębia minęła, tak? 100, ile mamy? Te gołębie były w takim dużym. Było bardzo dobrze przygotowane. Proszę, 145 ostatnie, jest ostatnie razem. Ostatnie gołębie 3, 4, 5, 5 gołębi, wszystkie typy. Te typowane. Wszystkie ale typowane. Grupą się trzymają, widzisz, Manfred. To bardzo dobrze o nich świadczy. Koleżeńskość, przyjacielskie cechy, to jest to. Lekki lot, przeliczyliśmy prędkość 1450 około. Coś tak. Najsłabsze gołębie, bo najmocniejszych nie ma. Ale są już. Już teraz są. Teraz już są. Dobrze, 150 sztuk mamy, tak już? 145. 145. 5. Zostało nam jeszcze 40, 50 gołębi około, 51 gołębi chyba. Będziemy czekać, ale chyba już teraz będą wolniej przychodzić.
coraz cieplej się robi. Manfred musiał w cieni siąść sobie. Rozmawialiśmy tam na dole z Manfredem. To padło takie stwierdzenie, że pewnie te typowane przyjdą wszystkie razem. No i się i dokładnie przyszły. Nie mylił się. O. A nic, czekamy, czekamy. One się na pewno zejdą jeszcze. Ale już będą teraz troszeczkę mniej, bo się coraz gorącej robią. One też tam pewno siądą sobie może w drzewach gdzieś, czy gdzieś tam w cieniu. Zobaczymy. No, mamy już ponad godzinę od przylotu pierwszego gołębia. Jest godzina 11, chyba 5 czy 10. Tutaj zobaczmy. Gołębi mamy już około 160, tam stopni chyba 7-8, coś takiego. Tutaj cały czas pojedynczo dochodzą jeszcze. A mamy akurat teraz moment, gdzie kolega Manfred pójdzie karmić, tak? Manfred, teraz karmę to będziesz dawał? A już masz przygotowaną ją? W trakcie przygotowywania, zaraz tam wejdziemy. Tutaj widzimy przygotowane te wiadereczka tam. Wejdę z tobą, zobaczę co tutaj, jak tu dajesz, taka sama technika jak w domu u ciebie. Widzimy. Tu masz jakie rodzaje karmy? Raz, dwa, trzy, trzyfazowa. Trzyfazowa. Tak masz odmierzone mniej więcej, czy tak dokładnie tak jak w domu na wagę wszystko? Na oko. Tak na oko, ale około tak 3 deko, tak na gołębia? Czy więcej, czy mniej? Więcej dzisiaj. Więcej, co tutaj dajesz, pokaż. To samo co u ciebie było chyba, nie? No, zobaczmy, sypnie kolega tego, czy naleje. Oczywiście tam widzę drewniana szpatułka taka. Do przemieszczania. Co? Niepotrzebna. Niepotrzebna. Teraz tutaj, co tu jeszcze dajesz? Oregano jakieś, czy co? To jest Kreuter Mix. To jest Kreuter Mix. Nie warzywny, tylko z A to jest palomy, czy kogo? Od Hirna, z Hibili. Aha, kąsa Hirna. Ziół leczniczy. Widzimy, ręką miesza kolega. Teraz dopiero jak lecytyna oklei ziarna, to wtedy dopiero dodasz tych ziółek, tak? Tak. No, zobaczymy. One dzisiaj dostaną to, wieczorem coś jeszcze będą dostawać? To samo. To samo, a rano jutro? Białko. A do pojników? Coś specjalnego? Żadnego elektrolitu, nic? Nie. Ani dzisiaj, ani jutro, nic? Dzisiaj dostałem herbatę z traumisanem. Herbata jaka to jest? To jest... Brodaczka. Brodaczka. Dobrze. Też schybili z suszu, nie gotowa w butelkach, tylko suszu. Suszu. To jest to u Hansa Hirna można kupić, tak? Dobrze, widzimy kolega zamiesza, a za chwilę pójdziemy zobaczyć jak te gołębie wyglądają. Tam jak mówiłem jest ich około 160. Te koledzy nie są aż do końca zadowoleni z lotu, ale zobaczymy, to się wszystko okaże, kiedy już będzie otwarcie zegarów, policzone wyniki i wtedy będziemy wiedzieć jak kolegom poszedł lot. Te koledzy mają ambicje duże. Nie, tak żartujemy, ale za wiadomo, że hodowca zawsze się stara jak najlepiej przygotować i do lotu, i do, żeby uwzględnić i warunki atmosferyczne, i ciężkość lotu, i inne rzeczy. Nie zawsze się to uda. Coś, co może kogoś cieszyć. Hodowców niektórych nie zadowala, także zobaczymy. A teraz idziemy zobaczyć te gołębie. To jest ich około 160. O, wejdziemy sobie. Zobaczymy. Tak będą rzucać się na to? No zobaczymy. Z nimi postępujesz tak samo jak ze swoimi? Tak, dokładnie. Dokładnie tak samo. Tam teraz kolega takie były uzgodnienia. Michał chyba się zajmuje tam gołębiami tamtymi. Zobaczymy. O. Rzucają bardzo na to jedzenie. Kolega musi ręką je nasypywać im. Ty tam jednemu głowę chyba przycisnąłeś. Czy nie? Czekaj, czy nie? Nie, dobrze, zdawało mi się, ale zobaczmy. Jak jedzą.
do wszystkich karmików nasypujesz, czy tylko do niektórych? Do wszystkich. Chodź. Ten jeden blask nie nasz trzeba, bo tak, jak... pomalowany. Trzeba go tylko znaleźć. To był nakrapiany taki, nie? O, jest to, ten ciemny, o ten tu, o ten. Czyli już go mamy, on se pójdzie teraz. O, i tak wygląda godzinę po locie, tak troszeczkę ponad, mamy akurat teraz karmienie tych gołębi. I co, w następnym tygodniu już treningi od poniedziałku, wtorku jakieś, czy nie? Jedna góra, dwie wywózki. Słyszeliśmy, jedna góra, dwie wywózki. Na daleko? 35. Lot, tak jak słyszeliśmy, następny też 220 km. O. Tu sobie gołębie jedzą. Widzimy, wyjadają do zera. Kondycje są dobre chyba, nie? Za dobrej. Za dobrej? Nie zmęczył ich ten lot? Nie. Także koledzy, wnioski na przyszły raz, na przyszłe loty będą na pewno jakieś wyciągać. Będą tutaj starać się walczyć o jak najwyższe pozycje, jak każdy hodowca. No. Te gołębie nawet nie straciły z wagi za bardzo po tym locie. No, koledzy się spodziewali ciężkiego lotu, tymczasem on się okazał się lotem łatwiejszym, wymagającym, zbyt lekkim, jak to powiedział kolega Manfred. O. Ona samiczka była kupowana w tamtym tygodniu jako pierwsza, a dzisiaj zawaliła. To jest ta z tej jednej serii, co 141, 5, 6, 3, 2 tam te przyleciały. Dobrze. Standardowo pod koniec tutaj naszej relacji możemy powiedzieć, że będziemy pomału kończyć jak zwykle, ale patrzymy, kolega Robert tutaj przegląda listy gołębi, sprawdza po prostu to, co przyszło, po czym to jest, i do jakichś wniosków doszedł, na pewno zaraz nam je powie. Tutaj kolega Manfred również powie nam troszeczkę o tym locie, dokonałem takiego lekkiego podsumowania. Wiadomo, o godzinie 15 będzie otwarcie zegarów, tam się wszystko okaże, później jeszcze po obliczeniach, ale tak jak już wstępnie rozmawialiśmy, jak tam lot oceniasz, Robert? No to lot w naszym wykonaniu tak trochę średnio. Nie poszło to tak dobrze jak w dwóch pierwszych lotach. Nie było najgorzej, ale też nie było jakoś super dobrze. Ta seria z tej słabszej drużyny wyszła dość dobrze, natomiast w tej drugiej drużynie prawdopodobnie serii nie udało się złapać. Wytypowaliśmy tutaj z Manfredem te najmocniejsze gołębie. No i były 141, 2, 3, 4 i 145. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Spodziewaliśmy się trudniejszego lotu, natomiast no, był troszeczkę łatwiejszy, no wyszło jak wyszło. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jak tak sprawdzałeś te pierwsze gołębie, które przychodziły, tam się śmieliście, że ten jeden, ten szymel to jest taki, co odstaje, nie wiem dlaczego, ale to zaraz nam powiesz. Natomiast tamte gołębie, jak sprawdziłeś, to też nie są żadne gołębie jakieś, powiedzmy, gorsze, bo u was to jest jeszcze taka sytuacja, że kiedy się ma takie gołębie w rozpłodzie, jak prezentowaliśmy, to tutaj wytypować naprawdę tą ósemkę to jest ciężko. Loteria. To jest loteria, tak jest. Tutaj z tych gołębi, z tej jednej drużyny, z tych gołębi starszych, to praktycznie... Zresztą zarówno jednej, jak i drugiej drużynie są gołębie z tego naszego gołębnika rozpłodowego, podstawowego, i tutaj wszystkie te gołębie, ciężko jest to oceniać, bo wszystkie, jak się bierze do ręki, są bardzo dobre. Tak naprawdę to jest taka, tak jak Manfred powiedział wcześniej, loteria, wytypować z tych gołębi coś dobrego. Dwa razy nam... Nie wiem, można by powiedzieć, że może się udało, tak? Tym razem troszeczkę zawaliliśmy, trzeba było wybrać troszeczkę słabsze te gołębie. To się tak łatwo mówi po, ale przed lotem to jest zawsze ciężko zrobić. Nie no, postawiliśmy tutaj głównie na ciężki lot. Wydawało się, że będzie trudniej.
I to były też gołębie wcześniej stereotypowane we wcześniejszych lotach? Tak, to są gołębie, które powtarzały cały czas, a ta pierwsza 15, która była wytypowana, to one powtarzały z dwóch lotów, bardzo dobrze siadały. Dzisiaj tam też usiadły, no było widać na koniec, jak one wróciły w jednej wszystkie grupie. Wszystkie jedne grupy, właśnie. Pięć gołębi wróciło w jednej grupie, to co nam brakowało. Już wróciły po konkursie bardzo późno. Ale tutaj mamy doświadczenie z Manfredem, jak nam wróciły po konkursie treningowym kiedyś 2,5 godziny w jednej grupie, to później usiadły jako pierwsze. No to jest właśnie ten element, którego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, a zawsze to coś może nas zaskoczyć i być ciekawego. Teraz te pierwsze gołębie, które przylatywały, tam sprawdzałeś, to po czym to są takie gołębie, te co dzisiaj przyleciały pierwsze na przykład? Tak samo Rudy, Iwan, Niko od Herbotsów. Co tam było jeszcze? Z Nacjonala na pewno. Z Nacjonala są gołębie też dwa są z Nacjonala. A ten Szymel? Co się śmialiście akurat? Szymelka jest akurat z Jansenu. Śmialiśmy, ona chyba ma już drugi albo trzeci konkurs. Nie doceniacie jej po prostu. Po prostu jej nie doceniacie. Topmanów cztery gołębie też są tutaj w tych pierwszych gołębiach. Mhm. Tak więc te gołębie, które tak naprawdę no to tutaj ciężko oceniać, no bo zawsze coś albo z Herbotsa, albo z Vandenabella, albo z Kopmana usiądzie, bo to jest główna podstawa hodowli. No a pierwszy gołąb, który był dzisiaj u nas, jest z Leo Heremansa. Popatrzmy, mamy godzinę teraz. 11.32. Tak. I 161 gołębi. Brakuje nam 38. Tutaj 34, przepraszam. Tutaj pomału, to co jakiś czas pojedynczo siadają jeszcze te gołębie. One na pewno będą tutaj przychodzić. Tutaj kolega Robert mówił, że na pewno tam kilku pewnie będzie brakować, ale bądźmy dobrej myśli. Jeszcze jest jutrzejszy dzień. Zobaczymy, jak pójdzie na przyszłych lotach. Także kolegom tutaj dziękujemy bardzo za atrakcje, bo dla nich to jest może nie ten, ale tak nie za bardzo. Widzę po minach, zobaczmy o Manfreda. Nie są zadowoleni, ale inaczej popatrzmy na to jeszcze, żeby bardzo emocjonujący, bo długi czas mieliśmy możliwość patrzeć na, jak te gołębie po prostu przylatywały. Także bardzo dziękujemy. To już było widać, jak te gołębie po prostu zaczęły siadać. Jak już pierwszy usiadł jeden, to już było wiadomo, że będzie nieciekawie. Dlatego ja nigdy nie patrzę na zegar, co tam siada. Dla mnie liczy się to, żeby one siadały w miarę regularnie. No i siadały regularnie. Tutaj przez długi czas mieliśmy co chwilę przylatujące grupy. Pierwsza grupa to było chyba 6 czy 7 gołębi, które przyleciały razem. Później były dwie grupy po 11 gołębi. A tak sobie cały czas przylatywały po dwa, po trzy. Stresować, czy typy siadają, czy nie siadają, to jest już stracony lot. Dlatego lepiej najpierw się koncentrować na tym, jak przylatują, a potem ewentualnie można grzebać w zegarze. Rozumiem. Także dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia na kolejnych lotach. Później będziemy na koniec sezonu obserwować, a dzisiaj jeszcze pokażemy kilka gołębi młodych, które koledzy tutaj przygotowali. Tam jest taka woliera, także relacje z lotu dzisiaj kończymy, ale jeszcze zachęcamy do oglądnięcia filmu, który za chwilkę nakręcimy, poświęconego gołębiom młodym, które tutaj koledzy mają tutaj w gołębniku swoim, po swoich rozpłodowcach, niejako w tym gołębniku, z gołębiami młodymi, przeznaczonymi specjalnie na sprzedaż. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.